Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książkaróżala.pl. Tobiasz Le po wygranej na KSW99. No przede wszystkim gratulacje, ale też knockout w ostatniej sekundzie to chyba też robi wrażenie. Dziękuję bardzo. No właśnie musiałem przyspieszyć. Słyszałem właśnie, byłem w narożniku u mnie i słyszałem, że jest ta chwila na to. To skończyłem. Dało się. Wylądowałeś idealnie pod swoim narożnikiem, te podpowiedzi słyszałeś, siedziałem akurat obok i słyszałem, że trener ci cały czas podpowiadał, żebyś bił, ale też praktycznie każdy łokieć był poprzedzony podpowiedzią trenera, żeby uderzyć prawy czy lewy łokieć, to słuchałeś się narożnika naprawdę perfekcyjnie i czy to był też swego rodzaju klucz do zwycięstwa? Tak, no nie chciałem bić tak jakby bez głowy, nie chciałem się wystrzelać po prostu, żebym spodziewałem się, że pójdziemy jeszcze do drugiej rundy, nie chciałem stracić gazu. A to dlatego biłem tak jakby, biłem jak wiedziałem, że wejdzie. To ja może zapytam inaczej, czy Matej Walczym się zaskoczył, no bo szczerze przyznam, trochę wszedł w jego grę, bo on chciał tak wejść taką bijatykę. No, odnoszę wrażenie, że w pewnych momentach sam w tą bójkę wszedł, więc czy taki był plan, czy jednak trochę dałeś się ponieść w tej walce? No właśnie mi się wydaje, że nie wchodziłem za tyle w bójkę, właśnie cały czas pracowałem na nogach, odchodziłem. Nie kojarzę sytuacji, żebym właśnie wchodził w bójkę, ale zakładałem tak, że on będzie właśnie szedł do przodu, będzie presjował i tak robił, no ale nawet w ogóle nie wiem jak, wiem, że był single leg, ściągnąłem go do parteru, ale nie wiem z jakiej pozycji, albo chyba on wchodził z kimiś ciosami, a ja już chyba nie zdążyłem odejść na nogach, nie, to go sprowadziłem, bo czułem, że jest taka możliwość i wyszło fajnie. Przed tym sprowadzeniem ten middle właśnie siedząc pod klatką brzmiał, jakby naprawdę trafił bardzo mocno, po którym przechwyciłeś nogę i udało ci się sprowadzić. Czy ty go tak odczułeś? Tak? Middle, tak? Tak mi się wydaje. Wiem, że jeden był. Wiem, że jeden middle był. A nie odczułem, to był taki liść tylko, który był głośny, ale nie było. No to ja już może zapytam jeszcze inaczej, bo w Polsce mieliśmy jednego butchera, Bartek Fabiński słynął z tego brutalnego stylu. No, trzeba przyznać, że ty dzisiaj Mateja Wala też świetnie porozcinałeś łokciami, więc pytanie, no dzisiaj wychodziłeś, jak dobrze kojarzę, bez pseudonimu, więc czy może w przyszłych pojedynkach możemy spodziewać, że pojawi się tutaj pseudonim butcher? A co to znaczy butcher? Rzeźnik. A? Mój brat miał właśnie kiedyś ksywę Karwiński Rzeźnik. No ale nie, chyba nie podoba mi się. W lutym gala w Libercu, czy to jest taki termin, na który chciałbyś wrócić, znowu zawalczyć w Czechach, czy może tym razem na polskiej ziemi? Znowu w Czechach, no dzisiaj nie jesteśmy w Czechach, chociaż powinniśmy być. Tak, ale bez znaczenia to jest dla mnie. Oktagon zawsze jest taki sam. Na Ostrawę muszę powiedzieć, że chciałem walczyć w Ostrawie, był to zawsze mój taki sen, mam nadzieję, że mi się spełni. Na tej arenie już kiedyś mi się bardzo podobało, mój brat ten też walczył właśnie. Już wtedy tak sobie pomyślałem, żeby było spoko tam zawalczyć. Nie wyszło, ale mam nadzieję, że wyjdzie. No do tego oczywiście życzymy, gratulujemy wygranej i czekamy na następny występ. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.